To już wtedy miałem dowody na to, że Komorowski powinien zasiąść na ławie oskarżonych i już wtedy z otwartą przyłbicą nazywałem prezydenta, przecież urzędującego, wielokrotnym przestępcą. Bo wiedziałem, że mam twarde dowody i że ja to udowodnię przed każdym uczciwym sądem. Później w książce Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego nazywam go tak wielokrotnie, pokazuję jego przestępstwa. I proszę Państwa, rzecz jest na ten moment kuriozalna. Tamta książka musi mieć ciąg dalszy. Dlaczego? Jeżeli ja w swojej książce napisałem prawdę, no to Bronisław Komorowski powinien za tą prawdę odpowiedzieć. Jeżeli skłamałem, to ja powinienem za to odpowiedzieć. Nie może być tak w normalnym kraju, chyba że mamy być krajem nienormalnym, że jakiś dziennikarz albo ktokolwiek bądź nazywa prezydenta przestępcą i to robi bardzo często. W Nowym Jorku, jak byłem u Witka Rosowskiego z Solidarnych 2010, udzieliłem takiego wywiadu, który miał milion odsłon. I tam mówiłem o Komorowskim, że jest wielokrotnym przestępcą, a było to prawie rok temu, czyli byłem wtedy prezydentem. Nie może być tak w normalnym kraju, że ktoś nazywa prezydenta przestępcą i nic się z tym nie dzieje. Albo ten ktoś musi za to odpowiedzieć, bo popełnia przestępstwo, albo ten prezydent musi za to odpowiedzieć. No dzisiaj mamy stan zawieszenia. Komorowski się do tej książki nie chce odnosić, ucieka od niej jako parzony, nie pozwał mnie do sądu, liczy chyba, że to gdzieś tam przejdzie bokiem, że będzie cisza. Ja na to nie pozwolę. Albo ja muszę za to odpowiedzieć, jeżeli skłamałem, a wiem, że nie skłamałem, albo Komorowski musi za to odpowiedzieć. Nie wyobrażam sobie, żeby ten stan trwał w nieskończoność. Dla mnie pewnego rodzaju testem tej nowej Polski będzie to, co się stanie z tą książką. Czy ja odpowiem za nią, czy odpowie za nią Komorowski. Ktoś musi, a przynajmniej powinien. Takich testów mam więcej. No, testem będzie aneks, co się stanie z aneksem. No i myślę, że najważniejszym dla mnie osobiście testem będzie sprawa księdza Jerzego Popiełuszki. Czy okoliczności tej zbrodni będą wyjaśnione? Nie wierzcie Państwo, że to jest historia. To jest kluczowa sprawa dla zrozumienia najnowszej historii Polski. Absolutnie kluczowa. To się wydarzyło dawno temu, dlatego wielu osobom się wydaje, że zostawmy to. Tyle lat minęło. To jest nieistotne. To jest bardzo istotne. Jeżeli będzie czas, to spróbuję temu powiedzieć. Dobrze, a teraz to jest czas dla Państwa, żeby zadać Panu redaktorowi pytanie, tylko bardzo proszę do mikrofonu, żeby słuchacze, którzy nas słuchają, mogli tych pytań usłyszeć. Tutaj Pan Jacek ma mikrofon, ja poproszę, żeby ten mikrofon był podawany, a jeżeli ktoś z Państwa stojących z tyłu chciałby siedzieć bliżej nas tutaj, to mamy dwa wolne miejsca, nawet trzy, więc zapraszamy. Można wygodnie usiąść. Czy... Nie wiem, czy mikrofon działa? Działa? Działa. Tak. Ja chciałem Pana zapytać, Pan już dotknął tego tematu. Ostatnia dziwna śmierć Pana doktora Kulczyka. Ja wiem, że on był wysoko, nie był w mafii trzepakowej, tylko w tej średniej mafii, ciut wyżej. Pan na pewno ma swoje zdanie, miał Pan informatorów, jest logicznie Pan myśli, nie ma Pan nic do stracenia, tylko życie, tak jak każdy z nas i prawie Pan je stracił niedawno. Więc chciałem zapytać, kto wykonał wyrok, jaka grupa na Panu Kulczyku te dwa tygodnie temu, czy coś na ten temat było? Cóż ja mogę powiedzieć? Nie jestem omnibusem, nie wiem o wielu rzeczach, wielu się domyślam, w wielu przypadkach mam jakieś informacje, ale są to informacje niepoparte źródłami. Ja staram się w swoich książkach pisać i publicznie mówić tylko, nie tylko o tym, co wiem na 100%, ale też o tym, co na 100% potrafię udowodnić przed uczciwym sądem. Gdybym teraz Panu powiedział, że Kulczyka zabili ci i ci, bo tak mi powiedział informator ten i ten, to byłoby to zbyt słabe, bo nie umiałbym tego udowodnić w sądzie. Po prostu troszkę bym się wygłupił. Ja mogę Panu powiedzieć tylko tyle, że rozmawiam z różnymi ludźmi, rzeczywiście odzyskuję człowieka po człowieku ze służb tajnych, którzy kiedyś mi pomagali, udzielali informacji albo wspierali mnie w taki czy inny sposób. I rozmawiałem na temat Kulczyka. No to żaden z nich nie powiedział, znaczy z dwoma osobami. Każda z nich mi powiedziała, że to nie było, że Jan Kulczyk nie zginął, że to nie był przypadek, tak? Innymi słowy, że żeby nie wierzyć w to, że Kulczyk od tak po prostu sobie umarł. No ale ja mogę tyle powiedzieć. Nie dysponuję żadnymi źródłami, niczym, co można by nazwać solidnym dziennikarstwem śledczym, więc no trudno mi mówić coś więcej, bo tak jak mówię, no staram się mówić w oparciu o twarde źródła. Halina Szymańska. Panie Wojtku, proszę się odnieść do filmu, jeśli Pan ogląda amerykańskiego, niedawno były emitowane w telewizji,
i do roli tam, no jeszcze raz pana Chrostowskiego, gdzie powiedziałem, że on był, że ksiądz popiół łóżko dla niego wszystkim i on był przyjacielem. I do wielu różnych tamtych spraw bardzo mocno to przeżyłam po raz kolejny. Dziękuję. No cóż, filmu nie oglądałem, więc ciężko mi się odnieść do filmu. Mogę się odnieść do postaci Waldemara Chrostowskiego. Proszę państwa, Andrzej Witkowski. Byłem już chyba na spotkaniu, gdzie państwu o tym opowiadałem. Jak byłaby możliwość, to chciałbym państwu, mam rzutnik i laptopa, zaprezentować. Nie wiem, czy będzie możliwość, ale jakby była, to byłoby świetnie, bo byście państwo coś zobaczyli. Wprowadzenie w pewien klimat tamtych dni. Jakby była możliwość. Mam też na pendrive'ie, więc... rola Waldemara Chrostowskiego. Andrzej Witkowski, który prowadził 300 spraw o zbrodnie, nigdy nie przegrał żadnej sprawy w sądzie. Dwa razy w kluczowym momencie był odsuwany od tego śledztwa. Chciał udowodnić, że pan Waldemar Chrostowski był współpracownikiem zbrodniarzy. Miał na to wiele poszlak i dowodów. One się układały w logiczny ciąg. Pierwsza sprawa. Waldemar Chrostowski wykonał skok, jaki nie zdarzył się w historii polskiego sądownictwa. Nie ma drugiej, takiego skoku w historii sądownictwa, nie tylko w PRL, ale w ogóle w historii ostatnich kilkudziesięciu lat. Dwóch kaskaderów próbowało powtórzyć skok Chrostowskiego przy prędkości dwa razy mniejszej niż Chrostowski. On mówił o 100 km. Jeden kaskader zgodził się przy prędkości 60, drugi 50 na godzinę. Jeden z bardzo poważnymi obrażeniami znalazł się w szpitalu, ogólnymi obrażeniami, drugi z połamanym barkiem też. Chrostowski miał na rękach kajdanki. One mu się rozpięły w trakcie skoku. Gdy wyskoczył przy prędkości 100 km na godzinę, miał tylko drobne otarcia, pobiegł dalej, nic mu się nie stało. A ci panowie odjechali tak, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Miał porwaną marynarkę. Twierdził, że trzymał go esbek za tą marynarkę, jaką dokonywał tego bohaterskiego skoku. Dwaj eksperci, profesorowie materiałoznawstwa i włókiennictwa orzekli, że marynarka została przecięta brzytwą lub żyletką, zanim zetknęła się z podłożem. Nie została porwana w wyniku szarpnięcia. Ktoś ją naciął sztucznie, a potem dopiero ona zetknęła się z podłożem. Waldemar Chrostowski był zarejestrowany wyłącznie do sprawy kryptonim Popiel, w której jedynym figurantem był ksiądz Jerzy Popiełuszko. Witkowski zdobył na ten temat dowody. Waldemar Chrostowski zawarł taką ściśle tajną ugodę z generałem Kiszczakiem, w której w jego imieniu mecenas Edward Wende podpisuje się, że pod dokumentem, że winni uprowadzenia księdza Jerzego Popiełuszki i próby uprowadzenia Waldemara Chrostowskiego są tylko cztery SB-cy skazani w procesie toruńskim. Ta wypowiedź ma de facto zamknąć dociekanie, czy ktoś jeszcze prowadził brał udział w tej zbrodni. Chrostowski za tę wypowiedź, za tą ugodę na piśmie, ściśle tajną, za pośrednictwem mecenasa Edwarda Wendy utrzymuje 1 650 000 zł, to ówczesna pięcioletnia średnia pensja krajowa. Pytałem pana Gwiazdę, państwa Romaszewskich, panią Annę Walentynowicz, wiele innych osób, znanych opozycjonistów, czy znają choćby jedną osobę, choćby jeden przypadek, żeby ktoś od Kiszczakowskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych otrzymał choćby złotówkę. Nikt nie zna takiego przypadku. To było kuriozalne. Waldemar Chrostowski na długo przed zbrodnią wytwarzał sobie alibi, na przykład mówił bratu księdza Józefowi Popiełuszce, że jest specjalistą od wyskakiwania z pędzących aut, że nauczył się tego jako komandos, trzeba zwinąć się w kłębek. Po co takie rzeczy opowiadać kilka tygodni przed uprowadzeniem księdza Jerzego Popiełuszki? Waldemar Chrostowski według niektórych był osobą represjonowaną, bo mu SB spaliło mieszkanie kilka tygodni we wrześniu 1984 roku, a więc kilka tygodni przed uprowadzeniem księdza Popiełuszki. Ale proszę państwa, w jakich niezwykłych okolicznościach? Jednego wieczora, inaczej, ksiądz Jerzy Popiełuszko w latach we wrześniu 1984 roku i w sierpniu zaczyna mówić, że traci zaufanie do Chrostowskiego, że chce się z nim rozstać. Jest wtedy monitorowany, podsłuchiwany, inwigilowany non-stop. Hutnicy znajdują tak zwane pluskwy, materiały podsłuchowe w zamku, czy w Żyrandolu, w różnych miejscach. Jeżeli tylko znajdą, natychmiast pojawiają się nowe. Każdy krok księdza Jerzego był wtedy monitorowany. I co się dzieje? Po tym, jak ksiądz Jerzy zaczyna kilku przyjaciołom mówić, że traci zaufanie do Chrostowskiego, mieszkanie Chrostowskiego płonie. Ale dzień przed tym, jak ono płonie, Chrostowski wynosi z niego wszystko, co cenne. Kolorowy telewizor, magnetowid. Wtedy magnetowid to był rarytas. Więc można sobie ubrania, kosztowności, różne inne rzeczy. Proszę państwa,
Sekwencja wydarzeń jest taka. Jednego wieczora mieszkanie Chrostowskiego, jednego wieczora on wynosi z mieszkania wszystkie cenne rzeczy, drugiego jego mieszkanie płonie. Czy w oparciu o zdrowy rozum można posunąć się do tego, że Chrostowski coś przewidział? Zaufajmy zdrowemu rozsądkowi i logice. Co jest bezyskało tym spaleniem mieszkania Chrostowskiego? Proszę Państwa, od tego momentu Chrostowski zamieszkuje księdza Jerzego na plebanii. Tym jednym prostym ruchem SB udaremnia zamiar tego, by ksiądz Jerzy rozstał się z Chrostowskim. On się nie tylko z nim nie rozstaje. Bo jak się rozstać z człowiekiem, któremu spalono mieszkanie? Od tego momentu ma Chrostowskiego non stop przy sobie. Chrostowski zamieszkuje u księdza Jerzego na plebanii. Tym prostym ruchem, aż do uprowadzenia, tym prostym ruchem, taką prostą kombinacją operacyjną SB udaremnia zamiar wyrzucenia Chrostowskiego i powoduje, że od tego momentu Waldemar Chrostowski ma już księdza Jerzego non stop przy sobie. Proszę Państwa, dlaczego warto o tym mówić? To nie chodzi tylko biorę w cudzysłów, o śmierć księdza Popiełuszki. Chodzi o to, że na kanwie tej zbrodni zbudowano wiele mitów, kłamstw, zbudowano wiele fragmentów najnowszej historii Polski, wiele autorytetów. Mazowiecki Geremek, te tuzy III RP, 30 października 1984 roku rozmawiali z Kiszczakiem Jaruzelskim Rakowskim, powstała z tego tajna notatka, rozmawiali o tym, jak dzielić Polskę, to była pierwsza rozmowa. Tego dnia ogłoszono wydobycie zwłok księdza Popiełuszki, dlatego na przykład ksiądz Małkowski, z którym mam zaszczyt się przyjaźnić, nazywa tą zbrodnię zbrodnią założycielską III RP, bo od tego się wszystko zaczęło. Później takich spotkań autorytetów III RP i władz reżimu PRL było znacznie więcej. Opinia się nigdy publiczna nigdy o nich nie dowiedziała. Dowiedziała się o Magdalence, o Okrągłym Stole. Nie dowiedziała się, jak strasznie zostaliśmy okłamani.